naszej inicjatywy kolegium prezesu, które odbyło się 15 listopada. Zebrali się prezesi 12 ogrodów i sformułowali takie 5 podstawowych pytań. W trakcie dyskusji będą one rozwijane przez poszczególnych prezesów, żeby to długo nie trwało, bo to jak mamy 5 takich paneli, a jak każdy się zacznie rozpowiadać, to długo będzie trwało. Także proponuję, żeby po kilka takich konkretnych, 2-3 minuty na jedno pytanie i przedstawię teraz mniej więcej, jakie te pytania zostały, bo pani prezydent powinna mieć to. Na spotkaniu kolegium prezesów w Bolesławcu, w którym uczestniczyli prezesi ogrodów Relax, Astromeria, Tulipan, Wiarów, Serbinowo, Sława, Małpa, Pod Dębami, Chemik, Stokrotka, Tęcza, Warek i Kolejcz, postanowiono zwrócić się do pana prezydenta z następującymi pytaniami. Pierwsze, bezpieczeństwo na ogrodzie, zapobieganie włamaniom i kradzieży. Co prawda mieliśmy już spotkanie z przedstawicielami policji, także pan wiceprezydent był i część tych państwa, co tutaj są, to też większość tematów żeśmy poruszyli, ale może jeszcze jakieś mamy nowe spostrzeżenia, a jest pan komendant Straży Miejskiej, to będziemy się zwracać do niego z tymi pytaniami. Najbardziej interesująca działkowców to jest ustawa śmieciowa dotycząca działkowców, która według tych nowych zasad bardzo bije nas po kieszeni. Chcielibyśmy jakichś konkretów dowiedzieć. Trzecie pytanie. Dofinansowanie ogrodu przez samorządy na rozwój infrastruktury ogrodowej. Według tej nowej ustawy są tam takie paragrafy, że możemy otrzymać pomoc dofinansowaniu na rozwój infrastruktury. Czwarte, współpraca samorządu z organizacją zrzeszającą ogrody. Tutaj pan, to jest takie pytanie opracowane przez pana Lempę, bo chciał się dowiedzieć, czy jest możliwość współpracy w ramach, jak są wysyłane delegacje do innych miejscowości, czy nawet za granicę, jest okazja spotkania z organizacjami działkowymi w Czechach, w Niemczech, chętnie byśmy z tego skorzystali. I piąte jest rozwiązanie problemu azbestu. To jest też najczęściej powtarzany problem, który dotyczy nas szczególnie. Jak mówię, wyżej wymienione pytania będą rozwinięte w trakcie spotkania. Pani prezydent ma